dzisiaj jedziemy na moją ukochaną Politechnikę, z którą nie mogę się już rozstać od 5 lat. Szczęście, został już tylko ostatni semestr. Dzisiaj już tylko oddawanie indeksów, także moment i będziemy z powrotem w domku. Chyba, że będzie kolejka w dziekanacie. Ale mam nadzieję, że nie. Najpierw jeszcze jedziemy do prezesa wziąć jego indeks. On nie ma czasu stać w kolejkach w dziekanacie. Musi jechać na siłownię. Do tego załatwimy to za niego. Trzeba sobie pomagać. Raz ja jemu, raz od mi. I jakoś to będzie. Żebyście nie myśleli, że to, że ja tu studiuję 5 rok, to znaczy, że już robię magistra. Nie. To nadal są studia inżynierskie. U nas to jest tak w tej szkole, że po prostu nie wiem, te osoby, z którymi zaczynałem studia, to było nas jakieś 60 osób. W normalnym terminie ukończyło je może 15 osób. Połowa to już odpadła po pierwszym semestrze, także to są studia dla wytrwałych, ale podobno warto je skończyć. Niektórzy moi kumple, którzy już ukończyli, mają inżyniera, jakąś tam pracę znaleźli, także mam nadzieję, że i ze mną tak będzie i że ten czas i pieniądze włożone w tą szkołę się zwrócą. Spokój, Krosik. Prezes? Jesteś? Nie. To daj mi. Indeks. No a kiedy? Już jadę, bo nie chcę mi się rozbierać. Ja mam problem, bo miałem u ciebie na mężczyznę jednego przypadek. No ta, no to nie ma ci kto sprzątać. Ty u mnie jest to samo. U mnie na wsi jest obecnie 8 kawalerów, na którego przypada 0 dziewczyn. Dobra, mamy indeks. Można jechać do szkoły. Oby tylko dziekanat był otwarty, bo jak nie będzie, to się trochę wkurzę. Specjalnie po to dzisiaj wstawałem rano. Dzięki! No fajnie, że się GS podoba dzieciaczkom. A nie sądziłem, że się dzieci na takie motorki oglądają. Myślałem, że tylko ścigacze się wszystkim podobają, a tu miłe zaskoczenie. Chyba dziekanat będzie otwarty. Cały parking samochodów dzisiaj. Jakieś obrony chyba dziewczyny tak ładnie ubrane. One eternity.
eternity later. I o dziwo w dziekanacie bez żadnego problemu się udało wszystko załatwić. No po prostu jestem w szoku. To może być dobry dzień. Dzisiaj jak nawet takie sprawy jak oddanie indeksu bez problemu idą. A teraz wracamy do prezesa. Posiedzimy, pogadamy. I pół dnia jakoś zleci. Mam tylko nadzieję, że nie będzie padało, jak będę wracał do domu. Nie chciałbym zmoknąć, bo się dzisiaj lekko ubrałem. Jak zawsze zresztą. A dzisiaj tyle dziewczyn na Politechnice, ładnie ubranych. Bo obrony są. Ludzie tytuły zdobywają, a ja? Piąty rok, 3,5 roku powinny trwać moje studia, a będą trwały 5,5. Ale nie jestem sam, niektórzy jeszcze dłużej studiują. U siebie na roku mam gościa, który w 2008 roku zaczął studia. Mamy teraz 2017. Zostało mu tyle, co i mi. Także w tej szkole wszystko jest możliwe. Bardzo dużo weteranów już poznałem. Tam pół życia studiują. Za powtarzanie przedmiotu to pół wypłaty zostawiają czasami w szkole. Podobno tak jest tylko u nas na Politechnice. W żadnej innej szkole tak nie rzucałem kłód pod nogi studentom. Albo tylko my tacy zdolni się trafiamy w tym Płocku. Nie wiem, nie mam pojęcia co o tym sądzić, ale raczej skoro tyle osób powtarza wszystko, to nie może być przypadek. Ciągłej na skrzyżowaniu wyprzedzać bez przesady. To chyba pierwszy raz w historii tej szkoły oddałem indeks w czerwcu, bez poprawek wrześniowych. No to jest po prostu nieprawdopodobne. Co to się stało w tym semestrze? No łykniemy gościa, żeby się na nas betonem nie zesrał przypadkiem. Co to tak ciasno? Ja się nie zmieszczę. Kicking it, kissed by the sun.
could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good.